Pogłoski, plotki o ukraińskich korzeniach Anny Walentynowicz no, gdzieś tam pojawiały się od jakiegoś czasu. One tak naprawdę pojawiły się po raz pierwszy po katastrofie smoleńskiej, kiedy media ukraińskie, Radio Swoboda i lokalni dziennikarze zaczęli pisać, że Anna Walentynowicz urodziła się w ukraińskiej rodzinie. W Polsce te informacje, rewelacje zostały przyjęte z pewnym niedowierzaniem, ale pewne plotki gdzieś tam w różnych środowiskach krążyły. Mój wkład, że tak powiem, w tę sprawę był taki, że zupełnie przy okazji innych badań, badań historycznych prowadzonych, wybrałem się na Wołyń do Równego, no i przy okazji postanowiłem to sprawdzić właśnie te informacje. Nie ukrywam, że byłem dosyć sceptycznie nastawiony, tym bardziej, że pracując w archiwum w Równem, poprosiłem archiwistów, żeby przy okazji kiedy udostępniali mi moje dokumenty, te po które przyjechałem, poprosiłem też, żeby udostępniono mi księgi parafialne, prawosławnej parafii w Siennym, gdzie ona się urodziła. I gdy przejrzałem te księgi parafialne, nagle się okazało, no rzeczywiście są tam Lubczykowie, ale Anny Lubczyk tam nie było. Także, tak jak powiedziałem, byłem dosyć sceptycznie do tego nastawiony, ale przebywając tych kilka dni w Równem, no poznałem też lokalnych historyków, lokalnych działaczy i oni rzeczywiście mi potwierdzili, że Anna Walentynowicz do Równego przyjeżdżała do swojej rodziny i mało tego, że ta rodzina faktycznie pod Równem, niedaleko miasta mieszka. Zorganizowano mi transport, więc pewnego dnia po prostu pojechaliśmy takim busikiem do tej wsi i gdy wysiedliśmy z samochodu, gdy przeszliśmy bramkę, weszliśmy na podwórze no i moim oczu ukazała się Olga Lubczyk. No to nagle zobaczyłem kobietę, która wprost na pierwszy rzut oka jest po prostu, była kopią Anny Walentynowicz. Okazało się, że ona mieszka z rodzonym bratem. No i tak od słowa, gdy zacząłem pytać właśnie, powiedziałem po co przyjechałem, czy mogliby coś opowiedzieć, no potoczyła się cała historia, cała opowieść o dzieciństwie Anny Walentynowicz. Okazało się, że w prawdziwym, też może prawdziwym, oficjalnie obowiązującym życiorysie Anny Walentynowicz tak naprawdę zgadza się tylko data urodzenia. W rzeczywistości Anna Walentynowicz urodziła się w ukraińskiej rodzinie Nazara i Pryśki. Właśnie Lubczyk, że miała całkiem sporo rodzeństwa. Wyjaśniła się też tajemnica właśnie braku zapisów w księgach parafialnych, bo okazało się, że to nie była rodzina ani katolicka, ani prawosławna, tylko protestancka. Oni byli tak zwanymi sztundystami, czy sztundami, jak ich określano, czyli taką grupą protestancką, która pojawiła się na Wołyniu pod koniec XIX czy wieku i jeszcze w okresie międzywojennym sporo osób właśnie do tej grupy należało. Dowiedziałem się sporo właśnie o jej dzieciństwie, o jej rodzeństwie i o tym, że rzeczywiście młoda Anna została, ponieważ była to bardzo biedna rodzina, ona rzeczywiście musiała pójść, jak to określano, na służbę do polskiego majątku. Na pewno nie było jej tam lekko. W ogóle o tym, że no nie było tam łatwo, świadczy chociażby to, że początkowo do tego majątku udała się właśnie na służbę ta starsza, Olga. Ale ona po prostu nie wytrzymała, po kilku dniach wróciła do domu i na to właśnie Anna stwierdziła, że ona pójdzie, ona da radę. Najbardziej dramatyczny to jest ten i chyba najbardziej tajemniczy też moment opuszczenia przez Annę Walentynowicz Wołynia. Z przekazów jej rodziny wynika, że po prostu ci państwo, czy właściwie ci gospodarze, bo to nie był ich majątek, oni tylko tam zarządzali, w pewnym momencie uciekając przed atakami UPA, ewakuowali się czy uciekli do Polski, zabierając właśnie ze sobą małą Annę. Po drodze prawdopodobnie napotkali oni też, tak wynika z przekazów, napotkali oni właśnie ojca Anny, który przyjechał po swoją córkę no i mieli mu powiedzieć, że Anny nie ma, Anna gdzieś sobie poszła. To by sugerowało w pewien sposób, że oni, no nie wiem, zabrali ją, prawda, ze sobą, prawdopodobnie traktując ją po prostu jako darmową siłę roboczą. I tak Anna znalazła się w Polsce. I straciła właśnie kontakt ze swoją tą rodziną, tak naprawdę na dobrych kilkadziesiąt lat.
z całej rodziny Lubczyków właściwie tylko ojciec, Nazar, właściwie do końca życia wierzył, że gdzieś tam Anna jest w świecie, że przeżyła tą zawieruchę wojenną. Usilnie ją poszukiwał. Co ciekawe, wydaje się też, że poszukiwały ją sowieckie służby, ponieważ kiedy nazwisko Anna Walentynowicz stało się już znane, nie tylko w Polsce, z tego co wiem, z przekazów rodzinnych, rzeczywiście do Lubczyków zgłosili się funkcjonariusze KGB z pytaniem, gdzie jest Anna Lubczyk, na co ojciec odpowiedział, no jak to gdzie w pracy, bo w międzyczasie okazało się, że w rodzinie urodziła się kolejna dziewczynka, no i ponieważ nie było tej Anny, więc jej ponownie też, tej drugiej dziewczynce też nadano to imię. I wydaje się, że to jest przyczyną tego, że mimo wszystko służby sowieckie KGB nie natrafiły na to powiązanie między Anną Walentynowicz a rodziną Lubczyków. Natomiast rzeczywiście udało się odnaleźć, nawiązać relacje ponownie rodzinne już w latach 90. dzięki takiej pomocy takiego miejscowego historyka, krajoznawcy, który poprzez Czerwony Krzyż po prostu powiadomił Annę Walentynowicz, że jej rodzina też ocalała i że mieszka właśnie pod Równem. Z tego co wiem, po raz pierwszy Anna Walentynowicz odwiedziła rodzinę w 1996 roku. Później wielokrotnie przyjeżdżała do rodziny, praktycznie każdego roku, kiedy mogła. Zachowały się z tego czasu korespondencja całkiem obfita, jest trochę fotografii, na których właśnie Anna Walentynowicz stoi ze swoją siostrą, czy z całą resztą rodziny. Natomiast ta tragedia, która ją spotkała, no myślę, że w jakiś sposób odcisnęła na pewno piętno na jej dalszym życiu. Przede wszystkim myślę tutaj o tej biedzie, której doświadczyła, czy to właśnie jako mała dziewczynka zmuszona właśnie udać się do obcych, prawda, żeby zarobić na życie, czy później tej biedy, której doświadczyła też już w Polsce po roku 45. To w jakimś sensie myślę, że spowodowało to, jakby uwrażliwiło Annę Walentynowicz na ludzką krzywdę, ludzką biedę, to, na co ona wielokrotnie później zwracała uwagę, będąc już tą znaną Anną Walentynowicz.